Kup pay-per-view na tv.votore.com. Czas zatem na pierwszy superfight gali Votore 4. Do naszej areny zapraszam zawodnika wywodzącego się z MMA, który doskonale zna smak walki na gołe pięści. Gotowy na krwawy bój, Michał Komandos Więcławski! Michał Więcławski wchodzi, tak jak już wspominaliśmy wcześniej, na zastępstwo, zastępując Roberta Uriańskiego. Jak sam o sobie mówi, bije się od zawsze, w ulicznych bojach nie przegrał nigdy, natomiast miał okazję już walczyć na gołe pięści, tam nie poszło mu najlepiej, gdy Tomek chyba wtedy komentowałeś ten pojedynek, tak? Tak, pamiętam tę walkę, ale właściwie chciałem się odnieść trochę w inny sposób do tej walki. O mało tyle komfort psychiczny, że właściwie bierze walkę na ostatnią chwilę, daje to pewien komfort właściwie. Gdzieś tam oczywiście nikt nie będzie szukał żadnych usprawiedliwień, ale co by nie mówić, on nie przeszedł żadnego okresu przygotowawczego, wziął walkę z biegu, także ma prawo być nieprzygotowany, ale tak naprawdę ma prawo również się tą walką mniej stresować, zaryzykować i mam nadzieję, że wyjdzie to tylko na plus w kwestii tego zawodnika. Ja chciałem wspomnieć właściwie o tych zasadach, o których wspominaliśmy wcześniej, może o systemie punktacji. Mamy walkę podzieloną na 3 rundy. Dwie pierwsze rundy odbywają się w przedziale 3 minut, minutową przerwą. Ostatnia runda trwa 15 minut. Ale nie możemy tutaj oceniać każdej rundy z osobna. Walka jest oceniana jako całokształt. Zawodnik równie dobrze może wygrać pierwsze dwie rundy. Jeśli w trzeciej braknie tlenu, braknie zdrowia, to faktycznie sędziowie mają prawo również zaliczyć tę walkę na korzyść drugiego rywala. Dla pierwszego gladiatora Michał Komandos Więcławski. Warto też wspomnieć, że ta trzecia runda to jest taki umowny czas 15 minut, bo może się to wydłużyć, jeżeli ta walka będzie cały czas atrakcyjna dla oka. Tak, przede wszystkim chodzi o widowisko, tak? Zawodnik, który nie boi się żadnych wyzwań. Nie obce są mu walki w K1, MMA, a także walki na gołe pięści. Przed Państwem Bartosz Kwiatkowski! Bartosz Kwiatkowski wczoraj na uważeniu zastanawiał się, czy będzie miał przeciwnika, no bo tak jak wspominaliśmy, Roger Buriański wypadł z tego pojedynku, był mocno zaniepokojony, natomiast no jest zastępstwo. No i fajnie, bo nie poszły przygotowania na marne, więc można się tutaj spełniać, zawalczyć, bo to jest dla zawodnika ta wisienka na torcie. Tak, na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania, znaleźli zastępstwo. Wierzę głęboko w to, że naprawdę będzie to godne zastępstwo. Może na potwierdzenie moich słów, że faktycznie Michał Więcławski faktycznie niespecjalnie wydaje się, aby czuł dużą presję. Chodzi uśmiechnięty, tańczy do publiczności, także wydaje się naprawdę, że jest w swoim środowisku, że wie po co tu przyszedł. Bartosz Kwiatkowski, szerzej znany jako UFOL, miał już okazję toczyć pojedynki na gołe pięści w tej organizacji King of the Streets. Tam błyskawicznie z dużo wyższym rywalem rozprawił się szybciutko. Tutaj będzie miał analogiczną sytuację, bo również jego rywal jest od niego wyższy. Tak, tylko przypominamy, to są walki na gołe pięści, gdzie tak naprawdę niekoniecznie czynnikiem gwarantujący zwycięstwo musi być masa fizyczna. Bardzo często polega to na szybkości. Umówmy się, że zawodnik, który waży 80 kg, nadal potrafi robić krzywdę. Także organizacje walk na gołe pięści już na dobre właściwie pojawiły się w Polsce i faktycznie już wielokrotnie widzowie byli świadkami, że niekoniecznie większy musi wygrywać. A to prawda, a przed nami pierwsza walka dzisiejszej gali Votore 4. Michał Więcławski, Bartosz Kwiatkowski. Podobnie, jeżeli chodzi o kilogramy, przewaga wzrostu na korzyść Więcławskiego. Obaj podobny styl bazowy, bo jest to MMA. U Więcławskiego, u Kwiatkowskiego również pojedynki były w kickboxingu, w dyscyplinie tobie bliskiej szczególnie. Tak, ale umówmy się też, że parter właściwie jest dość mocno ograniczony przez reguły w regulaminie. 20 sekund parteru w zależności, jak ten parter będzie wyglądał. No i Michał Więcławski od razu chciał zaatakować, ruszył do przodu. A po sprowadzenie poszedł Bartosz Kwiatkowski i oj, już nowa mata tutaj się przydała, bo nie było wypchnięcia poza pole pojedynku. Tak, widać faktycznie, że Michał Więcławski czuje swoją przewagę w stójce, stara się faktycznie wykorzystać swoje dobre warunki fizyczne, jest wyższy, trafia z daleka, wykorzystuje duży, dobry zasięg ciosów prostych, dobrze również czyta dystans. Dość sygnalizowane wydają się ataki Bartosza Kwiatkowskiego. Widać ewidentnie, że próbuje ściągnąć was, sprowadzić walkę do parteru.
Tak, tylko przenieść tą walkę do parteru to jeszcze nie sztuka, bo trzeba tam być cały czas aktywnym, nie ma kontrolowania teraz, pozycji. Tak, ale teraz odważnie zaryzykował, poszedł akcją bokserską do przodu. Faktycznie dobry balans tułowia, skrócił dystans i od razu ta akcja się udała. No i finalnie udało się zrobić to, czego finalnie oczekiwał, czyli przeniósł walkę do parteru. Na razie próbuje tutaj obchodzić pozycję, ale nie wiem, czy nie będzie jeszcze tam do dźwigni na nogę. Próbował więc łaski. Mam już pozycję boczną, faktycznie umówmy się, że gdzieś tam zawodnicy dobrze wiedzą, że ten parter musi być bardzo krótki, dynamiczny, więc automatycznie będzie próbował szybko skończyć swojego rywala. Prawdopodobnie stanie przez to przez ground and pound. No tutaj próbuje ustabilizować sobie pozycję na łokieć, jest już próba kolana, poszło gdzieś tam w okolice barku ze strony Kwiatkowskiego i sędzia przerywa, wstajemy. Tak, przypomnijmy tylko też, że reguły są właściwie są bardzo brutalne, bo można wykonywać soccer kicki na leżącym rywalu, można właściwie na niego skakać, nie wolno tylko bić tylko i aż w tył głowy. Tak, także pride never die. Tak, powrót do korzeni, faktycznie tempo walki delikatnie spadło, zawodnicy gdzieś tam pierwsze. Teraz ładny lewy na lewej, tutaj Więcławski trafił mocniej na głowę Kwiatkowskiego. Tak, jeśli Michałowi uda się zachować tą walkę w dystansie, to faktycznie ma dobrze opracowane ciosy proste, dobrze celuje, właściwie wyprzedza swojego rywala. Ze straszy Bartosza Kwiatkowskiego często padają low kicki w pierwsze tempo, są dość widoczne, nie są na tyle mocne, aby skończyły jego rywala, a zabierają sporo tlenu. No i teraz obrotówka na wątrobę i trafił, chociaż nie, to chyba jakaś myłeczka ze strony. Nie, wydaje mi się, że ma kryzys, tylko faktycznie postanowił ten kryzys przetrwać. Zobaczymy, na ile Bartosz Kwiatkowski pozwoli ten kryzys przetrwać, bo faktycznie ma teraz zdecydowanie pozycję dominującą. I są już ciosy młotkowe, z góry próbuje wymuszać. Tak, ma pełen doświad, faktycznie gdzieś tam wie, że 20 sekund upłynie bardzo szybko, ale chyba ta walka za chwileczkę się skończy. Bije Kwiatkowski, ale sporo ciosów tam tak, w matę, ale wykluczona ręka i faktycznie słyszymy z narożnika, przetrzymaj, więc faktycznie do końca rundy chyba niewiele, ale... Do 25 sekund do końca tej pierwszej rundy, ale wydaje się, że tutaj chyba nic się nie zmieni, bo Więcławski nie ma pomysłu, jak wyjść spod Kwiatkowskiego, a ten cały czas bije. Zobaczymy, jak długo będzie w stanie bić. Tak, to, że Więcławski też właściwie pokazuje sędziemu, że nie zamierza się tej walki poddać, to naprawdę to są reguły w otore. Tutaj nie ma możliwości, że po prostu za dużą przewagę. To zawodnik musi po prostu sam gruba dać wyraźny sygnał. Tak, gruba balachy i faktycznie chyba nie wytrzyma tego do końca. Jeszcze przełożył jednak, przez rękę, przez biodro. Oj, nie wiem, czy Więcławski nie chciał klepać. Tak, właściwie wszystko zostało wykalkulowane na sekundy, także gong zdecydowanie uratował Michała Więcławskiego. Tak, widać było, że Kwiatkowski przekłada już rękę przez swoje udo, aby dociągnąć jeszcze tą dźwignię prostą. A przypomnijmy, że wszystko rozpoczęło się od obrotówki na wątrobę. Na początku wydawało mi się, że to jest technika niecelna, ale faktycznie szybciutko, jak to cios na wątrobę działa tak, z takim delikatnym opóźnionym zapłonem. No tutaj mamy powtóreczki tego, co działo nam się w pierwszej rundzie. Akcje stójkowe wydawało się są na korzyść Więcławskiego. Natomiast potem ta obrotówka, o której ty już wspomniałeś tutaj, o, wydawało się, że ona faktycznie nie wyszła, tak. Ale pięta zahaczyła gdzieś tam. Tak, wydawało się, że musnęła, ale faktycznie, teraz w tej powtórce widzimy, że jednak zmieścił to idealnie, naprawdę. Również przeglądam się teraz zawodników w narożniku i Michał Więcławski widzę, że ma chyba jednak dużo większy kryzys. Także to jest to, o czym wspominałem, wziął walkę na ostatnią chwilę. I tutaj jeszcze ta powtórka balachy i już chciał klepać, ale końcóweczka rundy tak, uratowała go. I mamy drugą rundę tego jakże ciekawego pojedynku na otwarcie dzisiejszej gali w Otore 4. Dokładnie, naprawdę szacun za charakter, bo tam wydawało się, że to już jest technika kończąca. Wytrzymał, wiedział, że to jest końcówka rundy. Udało się dociągnąć walkę do kolejnej rundy. Są zmęczeni obaj zawodnicy, a Więcławski jak na kogoś, kto dostał na wątrobę, to nawet prezentuje się całkiem nieźle, bo kto nie dostał na wątrobę, ten nie wie, jak to działa na organizm. To jest to, co wspomniałem wcześniej, że to jest cios, który działa z opóźnionym zapłonem i wydawało nam się w pierwszej fazie, że faktycznie ten cios nie był na tyle czysty, aby mógł zrobić wrażenie na przeciwniku. Parę sekund później faktycznie Michał dał wyraźnie sygnał, że poczuł. Mamy tutaj jakieś problemy z owiką, więc... Ale już wszystko tak, w porządku. Tak, poluzował się po prostu bandaż. Wracamy do gry. Bartosz Kwiatkowski poczuł faktycznie przewagę w pierwszej rundzie i jestem przekonany, że będzie chciał szybciutko sprowadzić walkę do parteru. To, co bym mu odpowiedział, to niech nie kopie, bo te faktycznie kopnięcia nie są w stanie zagrozić jego rywalowi. Jeśli chodzi o kopnięcia okrężne, low czy middle, zrobił na mnie wrażenie obrotówką. Teraz wydaje mi się, że przyjmuje pozycję boczną, będzie chciał znowu zakręcić. Ale przed ciosami tak, teraz. Zdecydowanie. Zaczyna już czuć przewagę, naprawdę złapał dobry flow. Przede wszystkim dobrze skraca dystans, coś czego nie robił w pierwszej rundzie, bo Więcławski mu na to nie pozwalała tutaj, najpierw zdemolował mu tą wątrobę, a teraz jest w stanie kolejnymi ciosami zasypywać czy dół, czy górę swojego. Tak, ale przy okazji widać, że Więcławski dość wyraźnie zeszło powietrze, już nie jest w stanie utrzymać tej walki na dystans, stracił na dynamice, stracił na szybkości, jego ciosy są widoczne, ale
idzie po duszenie Więcławski, ale sędzia chce tutaj rozrywać. Cały czas tak, zawodnicy ale... nie reagują, Więcławski próbuje dusić, ale nic z tego nie będzie. To już nie jest uchwyt, który zabierze tlen Kwiatkowskiemu, także ma szansę teraz z kolei z góry obijać swojego przeciwnika. Myślę, że to była ostatnia próba Więcławskiego. Balacha numer 2 i tym razem od razu kończymy. Tak, dokładnie. Już wiadomo było, że już czas nie gra na jego korzyść, nie było możliwości dociągnąć tej walki do końca. Może Robert Kwiatkowski pierwszy zwycięzcą walki turniejowej. Chociaż nie. Sędzia upomniał, że przerywał pojedynek, a więc ta Balacha nie kończy tej walki. Jestem zdziwiony, bo właściwie widziałem klepanie tutaj z naszej strony od stanowiska komentatorskiego. Nie wiem, dlaczego sędzia tą walkę jeszcze kontynuuje. Klepanie było, ale sędzia rozdzielał zawodników, więc dopuścić się niedozwolonych. Rozumiem, że klepał już właściwie po momencie, kiedy chciał tą walkę wcześniej przerwać. Tak, no ewidentnie nie reagowali zawodnicy na komendy sędziego, który jest w środku. Kolejna obrotówka, tym razem gdzieś tam nie doszła i trafił Więcławski, to teraz naruszony jest Kwiatkowski. Szansa Więcławskiego naprawdę na powrót po pojedynku. Bije i za chwilę możemy mieć naprawdę spory zwrot akcji. Tak, naprawdę, w kalejdoskopie wydawało się, że już właściwie na skraju przy... Już było takie zaplanowane wypchnięcie. To było zaplanowane i rozmawialiśmy również z sędzią i sędzia przekazał na informację, że za celowe opuszczanie maty, a ewidentnie była to taka akcja, może zostać dyskwalifikowany. Zobaczymy, czy skończy się tylko ostrzeżenie, czy faktycznie będą dużo poważniejsze konsekwencje. No wrócił z dalekiej podróży Więcławski. Był już dwukrotnie prawie poza pod tym pojedynkiem, a teraz chyba będzie w stanie... Obydwoje zawodnicy potwornie zmęczeni. Właściwie myślę, że każda kolejna akcja, w zależności od tego, na czyją będzie korzyść, może być ostatnią. Tak, dokładnie, będzie ostatnią akcją tego pojedynku. Znowu z ciosami ruszył Więcławski, gdzieś tam smyrnął tylko brodę swojego oponenta, ale tutaj zachwiał się po własnym ciosie i mamy soccer kick ze strony Kwiatkowskiego. Właściwie tutaj nie ma koleżeństwa, faktycznie przewrócił się, gdzieś tam delikatnie się potknął, ale właściwie słania się już rytkami sił. Teraz Kwiatkowski z góry, wydaje mi się, że faktycznie to, co wspominaliśmy, że każda kolejna akcja może być tą akcją kończącą. No i teraz sprytnie obija tułów, jak rywal zasłonił głowę, jak zasłania tułów, to obija głowę Kwiatkowski. Może te ciosy nie są już bardzo mocne, no bo też sporo sił, tak, ale to już koniec, tak. Także Bartosz Kwiatkowski, jak już wspomnieliśmy wcześniej, pierwszym zwycięzcą dzisiejszej walki. Pierwszego superfightu na gali Votore 4 poprzez Ground and Pound. Ale czapki z głów dla Michała Więcławskiego, że faktycznie z racji, że wziął walkę w ostatniej chwili, naprawdę postawił bardzo wysoką poprzeczkę swojemu rywalowi. No i zmagał się z tą wątrobą od pierwszej rundy, a to naprawdę jest spore wyzwanie wrócić po takim ciosie. A jeszcze przed chwilą była szansa, że może to przechylić na swoją korzyść. Obaj wyczerpani padli teraz w swoich narożnikach, no ale wielkie brawa dla zwycięzcy, dla Kwiatkowskiego. Wracamy do akcji, którą ewidentnie widzimy, tak. Tak, sens... Klepał ewidentnie tutaj na powtórce. Jednak mieliśmy rację, faktycznie dobrze widziałem ze stanowiska komentatorskiego, że zawodnik klepie, sędzia akurat skupił się na innej części ciała, nie widział, przerywał tą akcję zupełnie niesłusznie, także to, że na szczęście wyszło finalnie tak, że to Kwiatkowski zostaje zwycięzcą, bo mógłby mieć pretensje za to, że wcześniejszą techniką tą akcję nie wygrał. Mógłby się czuć oszukany, a można powiedzieć, że w tym pojedynku i poddał, i znokautował. Tak, dokładnie. Wygrał walkę za dwa. No, przed nami już tylko formalność, czyli oficjalny werdykt. Sporo zdrowia kosztowała go ta droga do półfinału. Zobaczymy, jakie będzie miało to konsekwencje w kolejnych pojedynku. Jesteśmy gotowi do tego, by oficjalnie ogłosić pierwszy werdykt podczas dzisiejszej gali. Zwycięzcą tego starcia zostaje Bartosz Kwiatkowski! No i teraz... Kup pay-per-view na tv.votore.com.